Statystyki mówią, że wystąpienia publiczne to jest drugi największy lęk ludzkości. Bardziej boimy się już tylko śmierci. Inne statystyki, bodajże z 1977 roku, mówią, że wystąpienia publiczne to jest w ogóle pierwszy największy lęk ludzkości. Jak jest u Ciebie? Ciekawa jestem, jak jest u Ciebie. Czy boisz się tych wystąpień publicznych? Może ich nie lubisz? Daj proszę znać w komentarzu. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć, jak można polubić wystąpienia publiczne i w jaki sposób pokonać ten stres przed wystąpieniami. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że aby polubić wystąpienia publiczne, trzeba to zacząć robić. Bo najczęściej boimy się tych rzeczy, których nie znamy. Więc jeżeli nie wiesz, jak to jest stanąć przed ludźmi i podzielić się wiedzą, podzielić się jakąś informacją, jakimś swoim przeżyciem, doświadczeniem, jeżeli nie wiesz, jak to jest, to przecież możesz się bać tego tylko dlatego, że nie wiesz, jak to wygląda. Więc taką główną poradą na to, w jaki sposób polubić wystąpienia publiczne, jest to, żeby po prostu zacząć to robić. Druga ważna kwestia to, żeby trenować. Moje pierwsze wystąpienia publiczne to w ogóle była jakaś tragedia. Jak sobie teraz przypomnę, jak te moje wystąpienia wyglądały 7 lat temu, to po prostu wstyd byłoby mi teraz pokazać jakieś nagrania z tych wystąpień. Dzięki Bogu tych nagrań nie było. Natomiast ostrzegam Cię, że na początku te wystąpienia mogą być nieidealne, mogą być nawet słabe. Także nie zrażaj się tym, jeżeli Twoje pierwsze wystąpienia publiczne będą w jakiś sposób niedoskonałe lub nie będzie burzy oklasków. Tak po prostu musi być. Ale z każdym kolejnym wystąpieniem będzie Ci szło coraz lepiej. Ja w ogóle na co dzień współpracuję z osobami jako mentor, z osobami, które trenują swoje wystąpienia, które przygotowują się na przykład do pitchy startupowych lub do wystąpień prywatnych. I zawsze jest na początku tak, że są pewne wyzwania, czy na przykład jakiś stres przed wystąpieniami, ale z każdym kolejnym treningiem, z każdym kolejnym naszym spotkaniem ta prezentacja jest lepsza od poprzedniej. Więc Ciebie też zachęcam, jeżeli chcesz polubić wystąpienia publiczne, to po prostu rób to częściej, trenuj, pytaj ludzi o feedback, pytaj publiczność o feedback, a z każdym kolejnym razem bardziej polubisz wystąpienia publiczne. Trzeci element, który może wpłynąć na to, żebyś polubiła wystąpienia publiczne, to to, żeby opowiadać o tym, na czym znasz się najlepiej oraz o tym, co kochasz. Jeżeli słyszę prezentację, gdzie ktoś opowiada o swoim pomyśle, startupie i opowiada o tym z pasją, to mi samej bardziej chce się słuchać takiej prezentacji. Ja też bardziej wierzę w taki projekt startupowy, wierzę w taki biznes. Natomiast jeżeli ktoś opowiada jakąś prezentację biznesową, która jest oderwana od jego doświadczenia czy od jego życia, widać, że nie wierzy w ten projekt, mi się ciężko tego słucha, ale też osoba, która prezentuje, się męczy. Więc jak w takim momencie polubić wystąpienia publiczne albo polubić to konkretne wystąpienie, jeżeli ktoś się męczy podczas prezentacji? Także moja porada dla Ciebie jest taka, jeżeli chcesz polubić wystąpienia publiczne, przede wszystkim zacznij to robić, to pomoże Ci poradzić sobie ze strachem, stresem i tremą przed wystąpieniami publicznymi. Po drugie, trenuj, trenuj i jeszcze raz trenuj, bo trening czyni mistrza. A po trzecie, opowiadaj o tym, co lubisz robić, co kochasz robić i o tym, co najbardziej się znasz. Ja dzisiaj nagrywam dla Ciebie z Lublina, opowiadam o wystąpieniach publicznych, bo to jest temat, którym się zajmuję od 9, prawie 10 lat. Więc dla mnie nagrywanie i opowiadanie o tym jest bardzo proste. A jak jest u Ciebie? Jaki jest Twój ulubiony temat? O czym chciałbyś lub chciałabyś zrobić wystąpienie? Daj mi proszę znać w komentarzu i pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Tam jest taki przycisk czerwony subskrybuj, klikamy dzwoneczek i wtedy będziesz na bieżąco z każdym odcinkiem. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i do zobaczenia!